Są sugestie, że moc, z jaką się zmagają, ma to samo źródło. Jest zresztą msza satanistyczna opisana w czwartym tomie na stronie 666, bardzo symbolicznej, kiedy Harry jest dawcą krwi, a inny sługa Voldemorta jest dawcą ciała, kończyny własnej, żeby Lord Voldemort mógł się odrodzić ze swoją potęgą, taką fizyczną. I podczas tej mszy, właśnie tuż przed nią, Harry oddaje pokłon Voldemortowi, po prostu klęka przed nim. I powiem wam, że takich niuansów, tak to nazwijmy, jest w tej książce bardzo dużo i autorka po prostu nie znalazła sposobu, żeby poszukać jakiegoś bohatera, który mógłby symbolizować absolutne dobro w tej książce. Nie ma go. Więc pytanie, na ile ta książka może być pożyteczna w wychowywaniu młodzieży i dzieci? Czy nie jest przypadkiem tak, że ona więcej zaciemnia niż rozjaśnia? Bo też jako pisarz, jako historyk literatury powiem wam krótko, jak świat światem, zawsze tak było, że na, ja to mówię, na łyżkę miodu można było sprzedać beczkę dziegciu. Najpierw w legendach, a potem już w pisanych opowieściach. Jeżeli ktoś użył motywu przyjaźni, miłości, jeżeli był jakiś bohater heroiczny, walka i tak dalej, to są elementy, które się zawsze w legendach i pisanych, tudzież niepisanych wcześniej pojawiały. I jeżeli mamy zapewnione to, że autor wykorzysta motyw przyjaźni, miłości, czy właśnie jakiejś tam walki pozornej lub mniej, dobra ze złem, to poza tym czytelnik wchłonie już i przyjmie za swoje wszystkie inne treści. Ponieważ skłonność nas, czytelników, do odbierania właśnie jakby tego miodu, czyli właśnie tych pięknych idei gdzieś tam wsączonych w tekst, jest tak duża, że usprawiedliwimy wszystko inne, co jeszcze w tej powieści, czy też baśni, cokolwiek legendzie zostało pokazane. Mówiłam o tym, że magia istnieje naprawdę i jestem pewna, że Joanne Rowling o tym wie. Jest autorką, która jakby publicznie przyznaje się do inicjacji okultystycznej i też jakby jej studia nad historią religijności, mitologii, jej szperanie po książkach, po historii jakby kultur, religii, łącznie z kultami satanistycznymi, jest jakby już oficjalnie wiadomy. I też nie chodzi o to, żeby jej robić zarzut z tego, że chciała uwiarygodnić, powiedzmy, swoją fantazję literacką, więc poszukiwała prawdy w historii, żeby ta fabuła była bardzo była coraz bardziej ciekawa. Natomiast to, co mnie niepokoi, to to, że ona uwiarygadnia i wyciąga jakby z historii okultyzmu dwie postaci, od razu mamy to w pierwszym tomie, Flamela, a w drugim bądź trzecim, nie pamiętam, Helenę Bławacką, zaraz o nich powiem, wyciąga z historii realnej, historii okultyzmu, dwie postaci, które służą jej jako wzorce, jako idole dla młodych adeptów sztuki czarnoksięskiej, a tak naprawdę są demonami historii okultyzmu. I króciutko, bo też jakby no, nie możemy szerzej na ten temat się rozwodzić, powiem wam. Flamel, bohater pierwszego tomu Harry'ego Pottera, pokazany jest jako nadzwyczajnie atrakcyjny czarnoksiężnik, który góruje nad innymi swoją wiedzą i władzą magiczną, ponieważ posiadł jakby umiejętność sporządzania eliksiru nieśmiertelności, i stworzył, odnalazł kamień filozoficzny, który sprawia właśnie, że ten eliksir działa. I w ten sposób posiadł jakby wszelką ludzką i nieludzką mądrość. Żyje w związku z tym, ile chce, żyje już lat kilkaset i ostatecznie postanawia zakończyć życie tylko dlatego, że już sobie żartuję w tej chwili, że mu się znudziło. I uznał, że Harry Potter to jest właśnie już taka kolejny jakby bohater historii magii i jakby Flamel już nie ma, trochę mu się znudziło, już nie musi dłużej żyć. Trochę zabawne, że tak powiem, rozwiązanie wątku Flamela, ale Flamel jest postacią historyczną. To był satanista, który malował ukrzyżowane węże, kłaniał się im, oddawał im hołd. I postać historyczna. I jeżeli taka osoba jest pokazana jako autorytet zaraz w pierwszym tomie, kiedy zaczynamy podróż z Harrym po świecie magii, no to pytanie dlaczego?
Czy autorka nie wiedziała, kogo wybiera? Ależ oczywiście właśnie dlatego go wybrała, że wiedziała, kogo wybiera. I przykład drugi takiej inspiracji autentycznej Joanne Rowling, który mnie nadzwyczajnie zaniepokoił i powiem, włosy mi stanęły dęba, jak skojarzyłam te dwie postaci, to jest niejaka Cassandra Wablacki. To jest pseudonim autorki, która w drugim bądź trzecim tomie, tego właśnie nie pamiętam, proszę wybaczyć, jakby no, rekomenduje się jej podręcznik do nauki wróżbiarstwa. I Ron, Harry i Hermiona mają obowiązkowy podręcznik do wróżbiarstwa, napisany przez niejaką panią Cassandrę Wablacki. I nie ma wątpliwości, bo i sama Joanne Rowling to potwierdza, i Andrzej Polkowski, który jest tłumaczem Harry'ego Pottera na język polski, i słownik specjalnie wydany, taki potterowski, tak zwany tezariusz, gdzie mamy te wszystkie pojęcia potterowskie wyjaśnione. Nie ulega wątpliwości, że chodzi o Helenę Bławacką. A Helena Bławacka, moi kochani, to jest, powiedziałabym, czarna dama historii okultyzmu, medium spirytystyczne, kobieta opętana po prostu, która kontaktowała się podczas seansów przy pomocy tak zwanego pisma automatycznego, co polega na tym, że medium, czyli osoba, która kontaktuje się z duchami, powiedzmy, z drugiej strony, zapisuje w nieświadomości pewne treści i dopiero kiedy wybudza się z tego transu, czyta i analizuje to, co napisała. Czyli jakby pod natchnieniem nieznanej sobie istoty to pisze. Czytałam fragmenty wypowiedzi Heleny Bławackiej na temat właśnie tych seansów spirytystycznych, kiedy ona wyraźnie pisze, że jest to taki czas, kiedy ktoś wchodzi w nią, że ona wtedy, jej osobowość i ona sama zostaje zepchnięta zupełnie z własnej świadomości i że tę świadomość wypełnia jakby czarna chmura i że istota zamieszkująca tę czarną chmurę rozkazuje jej wtedy robić to czy tamto. No i wybaczcie, moi drodzy, jeżeli to są inspiracje dla autorki książki współczesnej, prawda, podobno fantastyka, powieść symboliczna, współczesnej książki dla dzieci i młodzieży, to pytanie znów, dlaczego to robi? Czy nie rozumie, czy może właśnie rozumie i dlatego to robi? I to jest, powiedziałabym, nadzwyczaj niepokojące. Kolejna jakby teza, z którą ja się spotykam często w czasie rozmów na temat Harry'ego Pottera, brzmi następująco. Harry Potter, proszę pani, to jest taka współczesna baśń, i proszę pani, Joanne Rowling to dopiero stworzyła świat magii w literaturze dziecięcej. Ona jest genialna, jest dynamiczna, te obrazy są świeże, ma dużo fantazji i ten świat magii jest taki żywy i pasjonujący, dlatego dzieci to czytają. Wiecie, dlaczego ten świat jest inny od świata magii stworzonego przez innych autorów wcześniej, przed Joanne Rowling? Mówię to odpowiedzialnie, to co mówię. Dlatego, że mówiąc językiem okultyzmu, niech to tak zabrzmi, jak ja bym chciała, żeby zabrzmiało. Kanały komunikacji ze światem demonów realnie istniejących zostały w książce Harry Potter otwarte. I cały ten świat mocy demonicznej został serdecznie i z ukłonem zaproszony do literatury dziecięcej. I powiem tak dalej. To nieprawda zatem, że Joanne Rowling stworzyła świat magii w literaturze dziecięcej. Z mojego punktu widzenia jako pisarza, Joanne Rowling zniszczyła świat magii w literaturze dziecięcej. Zniszczyła świat magii. Jestem autorem chrześcijańskim i mam teraz po historii Harry'ego Pottera następujący wybór. Albo będę tak jak wszyscy pisarze przede mną, jak Joanne Rowling, jak wszyscy ze mną i po mnie, głucha i udam, że nie rozumiem i nie słyszę, że jeżeli dzisiaj napiszę książkę, w której będzie wróżka, będzie miała różdżkę, gdzie będzie szklana kula, czapka niewidka, peleryna niewidka, cokolwiek chcecie, to ja będę tylko poruszała się w świecie fikcji literackiej i niech się nikt mnie nie czepia, bo to są symbole wykorzystywane już przez braci Grimm i ja mam prawo dzisiaj ich używać. Albo powiem inaczej. Do Joanne Rowling szklana kula, różdżka, magiczne zwierzę gadające,
co tam chcecie, jeszcze te wszystkie atrybuty magiczne, były używane w literaturze, bo były w sferze tej umowności pozostawione. W związku z tym nie szkodziły, jakby nie niszczyły psychiki dziecka. Ale ponieważ Joanne Rowling zaprosiła okultyzm do literatury dziecięcej, zupełnie świadomie i realnie opisując, co parę stron się natykamy na to, realne praktyki okultystyczne i zachęcając swoich bohaterów, swojej książki do uprawiania tych praktyk i do wchodzenia jakby w głębie magii, okultyzmu, wszelkich jej technik, spirytyzm przecież na porządku dziennym w tej książce, kontakt z duchami, zresztą no bardzo taki dwuznaczny, to już może za chwilę jeszcze o tym dwa słowa. Więc moi drodzy, sytuacja jest taka. Dzisiaj nie można już napisać o różdżce ani o szklanej kuli, jeżeli się jest odpowiedzialnym pisarzem. Bo dzieci współczesne nie będą już patrzyły na to jak na fikcję literacką, tylko potraktują to jako zaproszenie do wejścia w świat okultyzmu. Więc choroba popromienna po Rowling polega na tym, że wycięto cały kawał słownika pojęć, które normalnie autorzy bajek dla dzieci mogli wykorzystać pisząc dla dzieci. Czy to się nazywa stworzenie świata magii w literaturze dziecięcej? To jest zniszczenie świata magii w literaturze dziecięcej. To wszystko stało się zbyt realne. Ja może powiem tak, mój autorytet jest skromny, żeby wam jakby, żeby zaryzykować tezę, że jak ja powiem, to tak jest, ale może się podeprę autorytetem innych osób. Ojciec Aleksander Posadzki, animator Związku Egzorcystów Polskich, na temat tej książki na Harry Potter napisał właśnie własną, Harry Potter i okultyzm, taki jest tytuł książki ojca Posadzkiego. I on o książce Harry Potter mówi wprost, jest to książka inicjacyjna. Ona inicjuje dziecko w świat okultyzmu. Mówi to ksiądz doktor habilitowany, który współpracuje z Gabrielem Amortem, naczelnym egzorcystą Watykanu. Również Gabriel Amort bardzo krytycznie wypowiada się na temat książki Harry Potter, mówiąc o niebezpieczeństwie duchowym, jaki niesie ta książka ze sobą. Także autorytety od duchowości przestrzegają, a ludzie jakby niefrasobliwie wkładają ręce do ognia i jeszcze jakby mamy wszyscy zgodnie jednym chórem śpiewać, że to jest dobre dla naszych dzieci. Jak powiedziałam, Joanne Rowling jest pisarką dość zdolną, ale powiem wam, że to, co mnie zadziwia i jakoś tak no, smutno fascynuje, to jest to, że najlepsze fragmenty tej książki, najlepiej warsztatowo napisane, to są fragmenty opisujące grozę i śmierć. Nie ma tak wybitnie napisanych fragmentów w Harrym Potterze, w tych 7 księgach, tysiącach stron, jak te fragmenty, które opisują grozę i śmierć. Pytanie znowu pytanie, dlaczego? Kobieta, matka, prawda, autorka, wykładowca, nauczyciel literatury angielskiej, czyli no, z jakąś taką wrażliwością też literacką, skąd ta potrzeba? Skąd to natchnienie, skąd jakby pragnienie sięgania do źródła ciemności i dlaczego właśnie te fragmenty błyszczą, jak czarne perły dosłownie, to jest nadzwyczajne. Jak obliczyłam, ile w Harrym Potterze, na tych tysiącach stron jest opisów piękna, czyli jakby takiej no, przeciwwagi, prawda, do tych opisów grozy i śmierci, to powiem wam, że zaskakujące zupełnie były spostrzeżenia. Opisy piękna w Harrym Potterze można by skoncentrować na kilkunastu stronach, a kilka tysięcy zostało napisanych. Są to pojedyncze zdania na temat pogody, takiej lub innej, powiedzmy ładna pogoda, piękna pogoda, Harry może latać na miotle i grać w Quidditcha. To są pojedyncze zdania.